Robimy sernika Anastazji, robimy ciasto kruche, do którego idą 4 szklanki mąki, już dałam sobie na stolnicę, szklanka cukru, kostka masła, 4 jajka. Co on nam odpowiedział? Musiałam trochę zasiekać, bo mi jajka uciekały. Teraz 2 łyżeczki proszku do pieczenia. I teraz będę wszystko siekać i robić ciasto. A jeszcze trzeba dać śmietanę. Na razie damy 2 łyżki śmietany. I zobaczymy. W razie czego zawsze można dołożyć. Musimy to pozbierać. Coś nie chcę pozbierać, chcę robić, ale pomalutko. Dzisiaj robimy w rękach. Wszystko robimy rękami. Nie włączamy huczącego robota w ogóle. Wszystko idzie tak ręcznie. Wyrobione ciasto, już ładny taki wałeczek. Musimy go podzielić na 3 części. Mniej więcej powinny być równe. Nie, to jest za duże. Się troszeczkę odkroimy. Damy tu, to już jest dobre. Dobra. I będę dawać to na blachę i będziemy piec. Jedną część ciasta już mam rozwałkowaną, daję na blachę. Hop. I jedziemy do piekarnika. Piekarnika 190 stopni. Mamy 30 minut. Zanim się rozgrzeje, to chwila zejdzie i... Dobra. Jest. Jest ok. Dobra. I się piecze. Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj będą na obiad placki ziemniaczane. Mam tutaj starte ziemniaki, cebulę, czosnek. Co tu dałam jeszcze? Aha, sól i pieprz. Teraz idę po jajko i dodaję mąki. Są już 2 jajka dodane. Teraz dodaję mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną. Łyżki mąki ziemniaczanej. Na dzień dobry mi się rozwaliło. Mam jeszcze skończyć sernik. Raz. A, jeszcze chyba śmietanę dołożę. Śmietany i myślę, że już wystarczy. Jak nie widzicie, proszę, tu już jest wszystko. Teraz to wymieszam. Odstawię na chwilę, żeby ciasto zanim wrócą. Nie widzicie, nie? Muszę was wyżej postawić. Ja jeszcze mam ten ser. Dobra, to już chyba, teraz już chyba będzie. Proszę, mieszam.
Dobra, ciasto jest gotowe. Zobaczymy się, jak będę smażyć. Jeszcze w międzyczasie muszę zrobić ser do ciasta. Biorę się za gotowanie sera do sernika. O, jest już. Kilogram białego sera, to mam zmielone. Masło. Budyń. Pół szklanki mleka, 3 jajka. Szklanka cukru kryształu, pół kostki masła, 1 cukier waniliowy. Do sera dodać masło, jajka, cukier, cukier waniliowy. Dobrze wymieszać, podgrzewać, ciągle mieszając, aż masa będzie lejąca. Następnie dodaję jeszcze panu w mąku mąkę lub budyń. Wymieszać i zagotować. Masą przekładać placki, a wierzch ozdobić polewą. Ok. Dobra. No to jedziemy z tym koksem. Robiłam placki. Czy wy lubicie placki śmietane? Bo u nas będą chyba ze śmietaną. A ja uwielbiam z cukrem. Pogoda jest taka dziwna. Słońce. Raz wychodzi słońce, raz leje deszcz. A mnie tak dzisiaj głowa boli. Musiałam wziąć tabletkę. I poza tym chyba dzisiaj nic nie zrobiłam takiego. Oprócz obiadu, zupę jeszcze mam z wczoraj. Sernik i wiecie co, nachodzi mnie jeszcze na taką babkę piaskową, żeby upiec. Ale to chyba aż na niedzielę. A w niedzielę idę na wieczór do komisji. I będzie prawdopodobnie siedzieć do poniedziałku, do południa. Zanim zliczymy głosy, zanim nam pozwolą te wszystkie głosy z wszystkich obwodówek, to my sobie posiedzimy. Wiecie, że ja się dużo rzeczy teraz dowiedziałam, że karty do głosowania to nie są takie sobie karty, tylko muszą mieć odpowiednie wymiary, odpowiednią czcionkę, odpowiednie wymiary dziurki mają mieć. Ach, te dziurki, z tymi dziurkami to jest cały czas problem, nie? Dziurki, dziurki. I tak muszę sobie coś zrobić właśnie na niedzielę, żeby ze sobą zabrać. Kawę pewnie. I tak będzie liczenie ostre głosów. No a damy radę. Już jedną obwodówkę przeszłam. Siedzieliśmy do 7 rano. Od 6 w niedzielę do 7 rano w poniedziałek. Ale dało radę. Wszystko człowiek da radę. Jak tylko chce. Mam witaminkę zrobioną. Się troszeczkę wzmocnić po chorobie. Gdzieś grypa położyła. Całe święta leżałam. Przed świętami święta i w sumie nic nie zrobione było. Tyle miałam zamiaru. Owszem, ciasta upieczone, sałatki porobione. A poza tym nic nie było więcej zrobione. Córka podłogi mi pomyła. Tak kurze pościerałam, ale nie były prane firanki, nie były myte okna. Przeżyły się święta. Teraz będzie cieplej. To będę myć i sprzątać. Tak. No to nic. Zabieram się za ten ser teraz. Biorę garnek. Jest kilogram sera, chyba za duży, ale to nic, dobra. Ser. Do sera dodać masło, jajka, cukier. 3 jajka, szklankę cukru. Dobra. Dobrze, ser już mam gotowy. Nie, zobaczymy, co to wyjdzie. Ogólnie jest dobry ten ser. Skupowany w Lidlu, ale jest bardzo dobry. Pieprzy i sernika nogi. O, taki. I kupujemy go do naleśników. Super.
muszę przyłożyć te placki. Wychodź, a jeszcze na pocztę muszę pojechać dzisiaj. Ale to spokojnie. Poczta do 8:00, także na spokojnie. Na spokojnie. A tu chyba jeszcze wymieszam pół szklanki mleka. Dobra. Teraz dam tu do wyrzucenia masło. Dajemy masło. Idę po jajka. Ja sobie gadałam, abyście się wyłączyli. A będziecie słuchać gadania, nie? Samo się wyłączyło. A ja sobie gadam i gadam. Daję szklankę cukru. Dobra. Sypiemy, troszkę zostało. To jest bez sensu zostawiać. Dobra. Teraz tak. Cukier. Cholera, ja wsadziłam całą kostkę masła. Nie słyszeliście, co ja mówiłam? Pół szklanki mleka i budyń. Zaraz będziemy gotować. Zaraz pomału. Aż masa będzie lejąca. Następnie rozszczepano w mleku, budyń lub mąkę. Dobra. Pół szklanki mleka. No to idę gotować, jeszcze to włożę, to już tu, to tu, to tu. Cholera. Jeszcze to dołożę mąki ziemniaczanej. No to idziemy teraz gotować. Jeszcze mąkę ziemniaczaną wyłożę. To by było troszeczkę gęściejsze. I chyba ją. I się skończyła mąka. Znowu trzeba kupić. Tak, muszę kupić margarynę, żeby polewę zrobić. Dobra, idziemy teraz to gotować. Wszystko mi się znowu powyłączało. I znowu nic. Dobra, biorę się za gotowanie tego. Zobaczymy, co to będzie. Hej, że mam ochotę iść na spacer później. Głowa gdzieś boli. A tu wszyscy są poza domem. I babcia sama z psami. Patrzmy, jak ta papka wygląda. To jest właśnie ta masa serowa, którą gotuję. A tu mam rozpuszczony budyń. Gotujemy teraz. Wszystko rozpuścić.
sól się zrobi. I takie miałam święta. Spędzałam w domu. Nawet w kościele nie byłam. Nie mogę jakoś dojść do siebie, jestem troszkę słaba, osłabiona. Jakieś dziadostwo się przyplątało. Nie wiem, czy to już tak wiekowo, że już tak zmaga wszystkich, czy... Ale jeszcze duchem się człowiek czuje silny. Nie taki skapceniały. Jak to mówił, kobieta ma zawsze 18 plus wat. Nieważne ile tego watu, grunt jest zawsze 18. Dobra, zobaczymy się, jak gotuję ten budyń. Przepraszam, ten ser fuj. Gdzieś co? Wlałam do tego sera, tej masy serowej, wlałam ten budyń z tą mąką. Nie miałam cukru waniliowego, nie złożyłam olejku śmietankowego. Czasami sobie trzeba radzić, nie? Przepisy są po to, żeby łamać. Oczywiście niedrogowe i nikt nie słyszał. A teraz się smaży. I za chwilę będziemy przekładać do ciasta. A u nas na święta był żurek. To jest taka tradycja, że rano jest żurek z jajkiem święconym. Z kiełbasą wiejską, z tym całą święconką. Później po żurku były baby. Oczywiście babki, no nie baby, babki. Była piaskowa, o, piaskowa i czekoladowa. I później po południu były sałatki. Z gyrosem i sałatka z ryżu, którą macie tam puszczoną na YouTubie, na filmikach. Do tego wędliny. I powiem wam, że ciasta były dwa, a jeszcze piekam takie ciasto szefowe, bardzo dobre. I w sumie wszystko wystarczyło. Święta i tak były w domu, w gronie rodzinnym. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Z tego powodu, że ja nie byłam w stanie. Duch też coś pokazywał, Igorek też coś go brało. I tak spędziliśmy święta. Nie ma sensu przygotowywać nie wiadomo ile jedzenia na święta, bo później to zostaje. Albo trzeba jeść na siłę. A to jest bez sensu. Oj, jeszcze zagęszcza mi się ser. Zaraz będziemy przekładać ciasto. Fajnie gęstnieje, nie gęścieje. Teraz to trochę pomieszam i zobaczymy się, że będzie całkowicie usmażony. I będziemy przekładać placki. Teraz wściekł się ser, przeleje, podskakuje, ale my mu tu damy radę. Oparzenie serem do tego bardzo boli, się przyklei. No, chyba już będę go zaczynał bulgotać. Ustawimy go troszeczkę do wystygnięcia. To znaczy, że jest dobry. Patrzcie, jaka papa. Na żywo. To szaleje. No tak, telefon od razu zaparowaliście. Dziecko, założyłam fartuszek, takie ładnie się wyciapało. Aż wstyd, więc założyłam fartuch. Proszę, tu są trzy placki. O. Ale się popisałam, znowu się popisałam, musimy dać tego do środka. Ale to jest niestety bardzo kruche i słabe. Dobra. Odwrócimy go szybko, dobra. Tego damy do środka. Tu jest drugi,
A ten złamany już trzeci. Dobra, bierzemy kocem. Mamy tą masę serową. Nawet się nie przepaliła, nie przewarła. I teraz będzie tu dawać na ciasto. Później jeszcze polewę, to jest bardzo dobre. Pyszny serniczek. Powinno się jeszcze dać tutaj rodzynki, ale Igorek nie lubi. Prosił babciu, nie daj rodzynek. A dziś jeszcze w szkole go nie ma. Powiem wam, że tak trochę głupio, jak go nie ma. Cicho. Czasami się ma dość do wygadania, ale jak go nie ma, to go brakuje. Już to babcie tak mają. Tak po malutko będziemy tu smarować, rozsmarowywać. Wiecie, co ja pamiętam jeszcze, jak byłam dzieckiem, na Wielką Niedzielę, po śniadaniu, szliśmy z bratem, braliśmy wodę święconą, robiło się takie krzyżyki z patyków i szło się pola święcić. Przy okazji była piękna wiosna, zbierało się kwiatki wiosenne. Teraz nie wiem, czy dzieci zbierają. Tak fajnie się szło, tam takie są rzeki, tak zwane potoki w polach i tam się zbierało kwiatki, przynosiło się do domu, przychodziło się głodnym i się wsuwało wszystko, co było. A teraz nie wiem, jakoś tak brakuje tego. Naprawdę było fajnie. Tak sobie kiedyś właśnie wspominałam, że tak było. A moje dzieci, jak były małe, jak piekłam ciasta, to wszystko siedziało i czekało, że tak masę ucierałam w makutrze. I byli bardzo zadowoleni, jak podkradali. Bardzo im to smakowało. Jeszcze teraz tylko Igorek właśnie czyha też czasami, jak coś dobrego, jakąś dobrą polewę, jak zrobię, czy dobrą masę, to też dobry krem, to też czyha. Musimy chyba trochę poczekać, żeby to zastygło. A pamiętam, nie święciliśmy w kościele jedzenia, tylko szło się to z takich sąsiada. Tam ksiądz przyjeżdżał, na polu się święciło, koszyki. To była frajda. Właśnie się właśnie na godzinę był ksiądz mówiony i przyjeżdżał i święcił jedzenie. Chyba was niepotrzebnie wyłączyłam. Już dałam drugie ciasto i teraz będę dawać ser. Muszę wszystek ten ser dać. Trzeba go będzie włożyć do lodówki. Czy tam za dużo nie dałam na dół, ale chyba nie. Będziemy dokładać. Połamało mi się i znowu się nie popisało. Ojej. Wiecie sobie, ciasto to jest tak, jak się człowiek chce czymś popisać, pokazać, to zawsze się coś spełnia. Jeżeli się robi tak zwane od siekiery, a wtedy wszystko idealnie wychodzi. Nie wiem, czy wy też tak macie.
Bo ja im bardziej się staram, tym bardziej mi się zawsze coś zrobi. Ten ser to byłby dobry, wiecie co, dobry różdżówek. Dobra, zaraz damy trzecią warstwę i już będzie przemieszczony. Wystygnie i damy go do lodówki. Ale potłukę się trochę, żeby ten serek wygarnąć. Bo szkoda wystawiać. O, i mi zjeżdża. I to tak się właśnie robi. A i się babciu popisała. Ale to nic. Zawsze coś zostanie, wszystko nie wypłynie. O, wygarniemy jeszcze. Nie ma kto te łopatki silikonowe. Wszystko zgarnął, zmiotął. Idealos. Super. Łopaty czy kaszlu. Wiecie co, zażywam propolis. Kupiłam w aptece. Zaraz wam pokażę. Są bardzo dobre te kropelki. To jest właśnie te kropelki propolis. Bierze się 14 kropelek na łyżeczkę. Troszkę cukru, broń Boże wody. Nie wolno tego popijać i godzinę nic nie jeść, nie pić. Naprawdę skutkują, a najlepiej to jeszcze kiedy pszczeli samemu zrobić. Naprawdę jest bardzo dobry. Dobra. Tu serek. Dajemy trzecie ciasto. I do lodówki. Jak przestygnie. Trzeba zrobić jeszcze masę. Boże, polewę. Tu go tak przyłatamy, posklejamy. Gdzie wyłazisz? Dobra. Gotowe. Zobaczymy się, jak będę go przekładać polewą, albo placki ziemniaczane smażyć. To już ciasto jest przełożone. Zapomniałam wam nagrać, mówiłam, że już skończyłam. A ja go jeszcze nie pokazałam, on jest przełożony. Czeka na zastygnięcie trochę, muszę zrobić polewę. Zwykłe ciasto kruche, przełożone gotowanym serem. Żadna filozofia. Proszę. No to do zobaczenia. Później wam pokażę, jak zrobię polewę i się przykroję go. Smażą się placki. Tylko zagrzeję i już będzie obiad. No i jest wieczór. Ja się zabieram tradycyjnie sam. Teraz za polewę. Trochę mnie przyhamowało i tak dajemy 3 łyżki masła. Myślę, że wystarczy na tego sernika. 3 łyżki kakao. Dwa. Trzy. 3 łyżki cukru. Puder ma też, ale ja nie mam, więc daję zwykły. Raz. Dwa. Trzy.
i 3 łyżki mleka. I to wszystko zagotujemy. Raz, dwa i 3. Idę to teraz zagotować na kuchenkę. Schowam jeszcze mleko. Mowy. Jak zwykle towarzyszy, jest ze mną. Teraz wam pokażę. Siedzi tu bidula moja i czeka wiernie. Widzicie, jak idę do córki, to on biegnie przodem, podleci u niej pod drzwi i wraca z powrotem, czy patrzy, czy idę. I w nocy też bidula mnie pilnuje, siedzi koło mojego łóżka i śpi. Jest przekochany. Dobra, idę teraz gotować polewę, bo musimy polać sernika. Polewa jest gotowa, będę wyciągać sernika i będę go polewać. Patrzcie, sernik polałam, jaka piękna, soczysta. Jak się błyszczy polewa, jest bardzo dobra. Widzicie? Ciasto. Miałam posypywać, ale nie będę go posypywać niczym, będzie taki idealny. Super. A ja sobie teraz zaparzę herbatkę. Mam tutaj herbatkę zimową, zaraz to muszę ogarnąć ją w kuchnię. Przepraszam. Tutaj mam herbatkę zimową, tu jeszcze mam troszkę miodu. Więc zaraz sobie zrobię herbatkę. Tu mam jeszcze kuchnię do ogarnięcia, więc już się zabieram za to. Kochani, tak wygląda sernik po skończeniu. Tutaj mam jeszcze taki świąteczny akcent, bo jeszcze w sumie jest tydzień świąteczny. Chciałam wam podziękować za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie i subskrybujecie. Dziękuję wam bardzo i zapraszam do następnego vloga. Trzymajcie się, pa, pa.